Bo ja mam
cienia by dać. Och, to patrz! Ludzie mówią, że boli, ludzie nam zawróci w głowie bez. La, 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 dobrze znasz ten czas, gdy tu choć ta skała na granicy stała, jak od wielu lat. Jabłon szept i srebrną noc ktoszki wiesz, odwieczne są, tak samo jak w każdym wiosenny ten świat. Malowane z banku swego wina z pianką, chociaż łyk, hej, hej, pięknie dudzia żółta, wiesi te roznoszą ptaki w świat. Hej, hej, zebraj mi jeszcze raz, wina dwan, za to ci dam. Hej, hej, pięknie dudzia żółta, wiesi te świat. Hej, hej, zebraj mi jeszcze raz, wina dwan, za to ci dam. Malowany dzbanek, noc się kończy rankiem, ci mówim złe i smutne. Na pamiątkę wezmę, łatwiej z nim będzie ludziom żyć. Jabłon szept i żywe dojrzały szłon zaprasza nas, jak dzieci pójdziemy we wsiąskim dom. Malowany dzbanku swego wina z pianką nalej mi chociaż my. Świat. Hej, hej, zadaj mi jeszcze raz, wina dzban, za to ci dam. Hej, hej, pięknie dudzia żubrasz, pieśni twe roznoszą taki świat. Hej, hej, zadaj mi jeszcze raz, wina dzban, za to ci dam. Drodzy Państwo, Orkiestra Dęta z Nowego Stawu. Wielkie przeogromne brawa. I jeszcze raz, kochani, nagrodźmy wielkimi brawami. I jeszcze jedna, tak? Drodzy Państwo, nie słyszę aplauzu, nie słychać bisu. No właśnie. Drodzy Państwo, jeszcze jeden występ Orkiestry Dętej oraz pięknej wokalistki Sztumu. Żeby
trochę zaskoczyć Państwa, zaczniemy od trzeciego miejsca. I drodzy Państwo, trzecie miejsce zajął wieniec sołectwa Tulice. Brawa! Poprosimy! Wielkie, przeogromne brawa! Poprosimy przedstawicieli sołectwa Tulice. Tu zapraszamy na scenę. Jest czek na 300 zł, a więc warto przyjść. I jak mi tu przewodniczący podpowiada, Audi! W miniaturze. W miniaturze, dokładnie. Te takie malutkie, jak to mówią. Drodzy Państwo, czy przedstawiciele sołectwa Tulice są obecni? Brawa! Jeszcze raz gromkie brawa dla pań za pięknie wykonany wieniec dożynkowy. Jaki numer? Który to? Numer 4. Numer 4. To wieniec sołectwa Tulice. Drodzy Państwo, miejsce drugie. Sołectwo Jurkowice. Widzimy aplauz. Wielki aplauz. Zadowolenie. Numer 2. Numer wieńca 2 to sołectwo Jurkowice, drodzy Państwo. Przygotowany wieniec przez to sołectwo zajmuje miejsce drugie. Jeszcze raz gromkie brawa. Przedstawicielkę sołectwa mamy już na scenie. No i teraz najbardziej wyczekiwana chwila. Miejsce pierwsze. Numer 5. Sołectwo Ramoty. Stowarzyszenie Waplewianki. Stowarzyszenie Waplewianki zdobyły pierwsze miejsce. To znaczy się sołectwo Stary Targ jest wyrozumiałe. Dokładnie. Uhonorowało. Prosimy. Jeszcze raz wielkie brawa dla stowarzyszenia i dla pani, która reprezentuje tu na scenie właśnie to stowarzyszenie Waplewianki. Wielkie brawa. Jest! Zobaczcie radość, drodzy Państwo! Tak się wygrywa główną nagrodę. Oddajemy głos pani ze stowarzyszenia. Chciałabym podziękować pani Broni Pieczuńce, panu Kapuścińskiemu. Mam długą listę, bo dużo nam pomagało. Marian ma panu Marianowi Bebek, Rafałowi Kapuścińskiemu, panu Stasiorowskiemu, państwu Żołędź, Bęc, Zalewskim, Bartnickim, Bebeckim, koleżankom ze stowarzyszenia, które robiły ten wieniec i poświęciły swój cenny czas. Naprawdę wszystkim bardzo dziękujemy. Jeszcze raz wielkie brawa i chcemy zobaczyć ten aplauz. O właśnie, proszę Państwa, tak się cieszą. Tak się cieszy Stowarzyszenie Waplewianki, które zajęło w tym roku pierwsze miejsce za pięknie wykonany wieniec dożynkowy. A nie mówiłem, że komisja uczciwie podeszła do tematu? Jeszcze raz gromkie brawa dla komisji, dla przewodniczącego, pana Grzonki. Proszę Państwa, pozostały nam dwa wieńce, a więc dyplomy uznania otrzymuje sołectwo Bukowo i sołectwo Stary Targ. Zapraszamy przedstawicieli sołectwa Bukowa oraz Starego Targu. Mamy już sołtysa Starego Targu. Ja bym chciał dodać, że my też dostaniemy po 100 zł za to. Te 100 zł jest schowane za podziękowanie z tyłu. Można zrealizować tutaj kupecie zaraz. Dokładnie. I... jest sołectwo Bukowo nagrodzone. Też załącznik za... Jeszcze raz. Dziękujemy. Jeszcze raz dziękujemy. Dziękuję. Dziękuję Państwu. Drodzy Państwo, a teraz przed Państwem występ dzieci i młodzieży z Gminnego Ośrodka Kultury.